Dzień dobry wieczór Państwu. Jakże miło powitać mi Was w drugim sezonie programu Czytam To. Jak zwykle o książkach, jak zwykle dziś trzy pozycje, apokryf literacki, książka historyczna, a także poradnik kulinarny. Serdecznie zapraszam, Robert Kasprzycki. Książka numer jeden, Agata Tuszyńska, narzeczona Szulca. Józefina Szelińska, tyle o niej wiemy, tak się nazywała, była narzeczoną Szulca przez lat kilka oficjalnie, pisała do niego listy, on pisał do niej listy, istniała w jego pamięci, po wojnie zniknęła, wymazała siebie. Tak naprawdę to, co zrobiła Agata Tuszyńska w tej książce, jest apokryfem, jest próbą odtworzenia losów, jest próbą odtworzenia myśli, wrażliwości i odczuć, jakie mogła mieć Szelińska po wojnie. Przed wojną będąca oficjalną narzeczoną Szulca, po wojnie kimś, kto sam siebie wymazał. W książce Tuszyńskiej staje się postacią potrafiącą opisać nie tylko wrażenia, czy też możliwość tego, kim był Szulc, jak się zmieniał, ale także tym, kim jest pisarz, czym jest tworzywo, w którym musi pracować, czyli czym jest jego życie tak naprawdę. Rzecz napisana bardzo różnorodnie, z rozmaitych punktów widzenia. Tuszyńska wskakuje nie tylko w skórę, ale także w mózg, w uczucia, w nerwy swojej bohaterki i właściwie przez 400 stron trzyma nas w napięciu. I właściwie na końcu nie wiemy, czy rzecz wydarzyła się naprawdę, czy nie, bo jak pisze autorka, rzecz jest grą pamięci i wyobraźni. Bardzo ciekawa pozycja. W omawianej przed chwileczką książce Agaty Tuszyńskiej jest wzmianka na temat Oberscharführera Günthera, oficera niemieckiego, który zabił Bruno Schulza na ulicy w Drohobyczu, który zniknął po wojnie i który, jak pisze Tuszyńska, widywano jego gębę gdzieś w okolicach Brooklińskiego mostu w Nowym Jorku. Łącznik z tą książką, Erich Lichtblau, Sąsiedzi naziści. To książka o tym, jak Amerykanie przejęli dużą część niemieckiej siły intelektualnej po to, żeby móc wygrać wyścig z Sowietami i w jaki sposób ci, którzy byli mordercami, żołnierzami Hitlera, przejęci zostali bezpośrednio przez czy generała Pattona, czy przez innych ludzi rządzących Stanami, czy przez agencje w rodzaju FBI czy CIA, jak wykorzystano ich do bycia częścią siły amerykańskiej, jak wtopili się oni w tkankę amerykańskiej, żeby w struktury tego melting pot i jak później ten melting pot wypluwał ich dzięki działaniu rozmaitych dziennikarzy. Lichtblau jest znanym dziennikarzem śledczym, nie tylko jako historyk, ale także jako dziennikarz śledczy. W tej książce świetnie można zobaczyć opis tego, jak próbowano namierzyć faszystów, nazistów, którzy byli częścią, bo to nie tylko o Niemców chodzi, byli częścią amerykańskiej, żebym, siły. Rzecz właściwie na tyle jakby irytująca, że z kartki na kartkę człowiek jest coraz bardziej i zaintrygowany, i zirytowany tym, jak przez lata prano nam mózgi, że istnieją tylko dwie siły, dobra i zła, i właściwie ta szarość, która się pojawia w książce Lichtblaua, pokazująca, że mogą się tacy sąsiedzi naziści pokazać gdzieś tutaj obok za tym żywopłotem czy parkanem, jest wstrząsająca. Myślę, że rzecz jest jakby o tyle aktualna, że takie rzeczy dzieją się cały czas i tak naprawdę jako memento zostają w naszej głowie, a zwłaszcza książki tego typu mogą nam pomóc w ocenieniu rzeczy takimi, jakimi są. Serdecznie polecam. Erich Lichtblau. Po tych dwóch, powiedzmy sobie szczerze, dosyć poważnych pozycjach czas na odpoczynek wojownika. Książka Facet i kuchnia Szymona Kubickiego. Jest dosyć rewolucyjnym poradnikiem konsumpcji, poradnikiem żywieniowym, poradnikiem kulinarnym, który pokazuje, jak można smacznie, sympatycznie i po męsku, cokolwiek to znaczy, żywić się bez glutenu. Szymon Kubicki od dłuższego czasu radzi sobie z tym świetnie, co pokazują znakomicie, jakbym, dokumentujące jego działania zdjęcia, które sprawiły, że już po przejrzeniu samej książki można się spokojnie okiem najeść. Natomiast w środku jest mnóstwo, 130 zdaje się przepisów, które od deserów po dania drugie, po dania przystawkowe pokazują, co można zrobić bez używania glutenu, bez używania tych wszystkich buł białych i tego typu rzeczy, żeby nam to po prostu smakowało i żebyśmy mogli potraktować siebie jako jeszcze jednego wojownika na polu kreacji w kuchni. Facet i kuchnia Szymon Kubicki. Serdecznie polecam. Jak to mówią w branży filmowej, Season 2, Episode 1. Pierwsza część drugiego sezonu Czytam To. Trzy książki Agaty Tuszyńskiej, Narzeczona Szulca, Erich Lichtblau i Sąsiedzi naziści, a także Szymona Kubickiego, Facet i kuchnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego pięknego, serdecznego, pięknej jesieni. Kłaniam się. Do zobaczenia. Robert Kasprzycki.
Bo książki dla dzieci są najczęściej oglądane i to zwykle trwa kwadrans.